Pamiętam bardzo mgliście, bo to były lata, koniec chyba lat 50., jak był tu amfiteatr, już może nawet i zniszczony. Ale odbywały się tutaj różne imprezy, przyjeżdżali studenci z Krakowa, z ASP, tu śpiewała Sława Przybylska. Tu śpiewała Sława Przybylska. Potem po jakimś czasie widziałam, że było tu lodowisko, potem coraz paskudniejsze jakaś druciano, blaszana zasłona, potem parking, a teraz wielka ruina. No bardzo chciałabym wiedzieć, kiedy to wróci do jakiegoś wyglądu, co tu kiedyś będzie. Żal tego lodowiska? Trudno mi powiedzieć. Ja jeździłam tutaj na łyżwach wyżej, tam jeszcze było. Za moich czasów, o już byłam na studiach wtedy, jak tu było lodowisko, już nawet pracowałam chyba. No ale tak, no patrzę ze smutkiem, jak to się wszystko zmienia. Sanok jest taki piękny, a to jest strup. Szpeci? Wstrętny. Dobrze, że go zbiegają? No bardzo dobrze, tylko co dalej? No i żeby ten blaszany mur zniknął, bo to już jest straszne dno. Dyskoteki dla mojego pokolenia, tańczyło się, występy były przepiękne. Coś pięknego, że warto było tu przyjść. Arena była, no wspaniała rzecz. A teraz? No teraz widzę, że burzą i tak się przyglądam, co tu się dzieje. No i nie mogę po prostu pogodzić się z tym, czego to tak wszystko rujnuje. Ja wiem, czy już, że za stare, czy co. Żal będzie tego miejsca? Żal, lodowisko było, córeczkę swoją przyprowadzała, miała 5 lat, uczyła się tutaj jeździć, pewnie coś pięknego tu było.